Dostaliśmy zgłoszenie pożaru na składowisku odpadów komunalnych. Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane jednostki z terenu powiatu, jak i z terenów ościennych. To, co tu po prawej ręce mojej widzimy, to ta hałda się paliła? Tak, ta hałda również i kolejna hałda, która znajduje się wewnątrz na terenie zakładu. W akcji brało 14 pojazdów ratowniczych, łącznie 43 ratowników. W trakcie zgłoszenia i przekazania informacji do stanowiska kierowania do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, komendant zadecydował o zadysponowaniu dodatkowych funkcjonariuszy z grupy operacyjnej na miejsce zdarzenia. To, co tutaj się paliło, to groźne jest jakaś substancja dla życia ludzkiego? Nie mieliśmy takich informacji w trakcie zdarzenia. Dodatkowo na miejsce zdarzenia została zadysponowana grupa ratownictwa chemicznego w celu dokonania pomiarów atmosfery wokół zdarzenia. Co teraz wykonujecie na obecną chwilę? W chwili obecnej zdarzenie, czyli pożar, został ugaszony. Miejsca zostają przeszukane, sprawdzone. Sprzęt zostaje sprawdzony, zwinięty. Powoli będziemy udawali się do jednostek.